Hej, hej! Czy zastanawialiście się, co by było, gdyby Darth Maul zabił na Naboo także Obi-Wana Kenobiego? Czy zmieniłoby to całe Gwiezdne Wojny? No, z jednej strony tak, bo Kenobi jest odpowiedzialny nie tylko za szkolenie Anakina, ale też za zainteresowanie mocą i kilka pierwszych lekcji Luka. Ale może niekoniecznie. Zastanówmy się, co by było, gdyby jednak Maulowi udało się zabić Obi-Wana, bo jak pamiętacie z epizodu pierwszego, no było dosyć blisko. Wrzućcie motywującą łapkę w górę i zapraszam na film. Jedziemy! Co stałoby się z Anakinem, skoro jego mentor Qui-Gon i uczeń Jina, czyli Kenobi, połączyliby się z mocą na zawsze? Myślę, że młody Skywalker trafiłby do świątyni Jedi mimo wszystko. W końcu przeszedł testy i Jedi wiedzieli o jego ogromnym potencjale w mocy, a i Amidala nie pozwoliłaby, aby chłopak był pozostawiony sam sobie. Po długich dyskusjach Jedi przyjęliby Anakina na trening, bo czuliby, że ten Sith, który pokonał i Kenobiego, i Jina, chętnie by przygarnął pod swoje skrzydła tak potężnego w mocy chłopaka. Uważam, że skoro zabrakłoby Qui-Gona, to Mace Windu wziąłby Anakina na ucznia. Owszem, Mace nie wierzył, że chłopiec jest wybrańcem, o którym mówiła przepowiednia Jedi, ale dostrzegał, że moc jest w nim silna. Poza tym otrzymałby nakaz od Jody, co uciąłoby wszystkie dyskusje. Może nawet do dyskusji włączyłby się Palpatine, który uważał, że to wyśmienity pomysł, aby to właśnie Mace szkolił chłopaka. Windu zgodziłby się zwłaszcza z taką perswazją, no bo jak wiemy z Tales of the Jedi, potrafił momentami tak lawirować, aby osiągnąć dla siebie jak najwięcej profitów. Szkolenie pod okiem Mace'a byłoby dla Skywalkera nobilitujące, no bo to w końcu jeden z najważniejszych członków Rady Jedi, ale też wiązałoby się z ogromem pracy, jaki chłopak musiałby włożyć w naukę. Nie dość, że musiałby szybko nadrobić stracony czas, bo jego koledzy z Akademii zaczynali w wieku poniżej 3 lat, a on był od nich o 6 lat starszy, to jeszcze Windu nie oferował mu wiele ciepła i zrozumienia, tylko mordercze treningi. Skywalker też obserwował, jak Mace Windu postępuje. Jest układny, kiedy trzeba, i nie obce są mu manewry polityczne. Czasem jednak bywa twardy i wręcz brutalny, kiedy dobywa miecza świetlnego, aby załatwić sprawę. Jest negocjatorem, ale jakże innym od Qui-Gona. Woli raczej, wiecie, agresywne negocjacje. We went into aggressive negotiations. Thank you. Aggressive negotiations, what's that? Negotiations with a lightsaber. Skywalker szybko orientuje się, że dla Mace'a istotna jest pozycja, jaką zajmuje w zakonie, i bycie w Radzie Jedi to dla niego znaczna nobilitacja. Nie muszę wspominać, że pod okiem Windu Skywalker wiele czasu musiał wkładać w naukę szermierki i trening siłowy. Anakin staje się świetny w Wapad, ale też sam ćwiczy Ataru, bardzo akrobatyczną formę walki na miecze, której uczył go sam Yoda. Sprawiło to, że chłopak, choć porywczy i czasem lekkomyślny, stałby się prawdziwym wymiataczem, jeśli chodzi o walkę na świetliste klingi. Kiedy minęło 10 lat od wydarzeń na Naboo, dochodzi do zamachu na Padmę na Coruscant. Kanclerz Palpatine poleca dwóm Jedi chronić królową i wyjaśnić sprawę zamachowca. Są to Mace Windu i jego padawan Anakin Skywalker. Ochraniają senator z Naboo, kiedy dochodzi do drugiego zamachu. Pościg za Zam Wessel doprowadza ich krok za krokiem do łowcy nagród Jango Fetta i do zatrutej strzałki, ale nie są w stanie namierzyć, skąd ta strzałka pochodzi. Żaden z nich nie zna bowiem Dexa, który był przyjacielem Kenobiego i poznał strzałkę z Kamino. Ale dla planu Palpatina kluczowe jest przecież, aby Jedi dowiedzieli się o Kamino i o armii klonów. Zatem informuje Radę Jedi, że wywiad Republiki ustalił, że za zamachem stoi właśnie Jango Fett z planety Kamino. Mace i jego padawan zaczną szukać i szperać i okaże się, że Kamino zostało skasowane z rejestrów zakonu. To samo w sobie wyda im się bardzo podejrzane. Będą niestety musieli się rozdzielić. Windu poprowadzi dalej śledztwo, a Skywalker poleci razem z Amidalą na Naboo, aby ją chronić.
Mace uda się na planetę, która według wskazań wywiadu Republiki znajduje się najbliżej Kamino i tam poprowadzi śledztwo, aby znaleźć skasowaną z archiwów planetę. Potem trafi na Kamino, gdzie będzie zaskoczony powstającą armią klonów. Po wizytacji powstającej armii i rodzącej się gigantycznej liczbie pytań, na które nie ma odpowiedzi, zostanie zaatakowany przez Jango Fetta, który jednak szybko zrozumie, że no nie ma szans z brutalnym mistrzem Jedi i ucieknie na Geonosis. Mace poleci za nim i odkryje tam gigantyczną fabrykę droidów bojowych i Maula, który za wszystkim stoi. Wytatuowany na czarno i czerwono zabrak syndykatów przestępczych, federacji handlowej, klanu bankowego i wielu, wielu innych stworzył prawdziwą potęgę, która sprzeciwiała się Republice. Sojusz separatystów. Wojna wisiała na włosku i Windu to zrozumiał. Anakin z kolei poleciał na Naboo z Amidalą i zdarzenia potoczyły się tak, jak je znamy w zasadzie. Młody Jedi coraz bardziej zakochiwał się w Padme. Po śnie chłopaka razem polecieli też bez wiedzy Windu na Tatooine, aby odszukać matkę Skywalkera. Niestety, w tej wersji wydarzeń także nie udało im się jej uratować od śmierci w obozie Tuskenów. Skywalker szkolony przez Mace'a jest znacznie bardziej posłuszny. Kiedy Windu odkrywa, że za spiskiem stoi Maul i że ukrywa się na Geonosis, wzywa do siebie swojego ucznia. Jest wściekły, kiedy dowiaduje się, że Skywalker poleciał na Tatooine i spotkał się z matką. Anakin i Amidala karnie przybywają na Geonosis, a tam już czeka armia droidów. Zaczyna się wojna, bo na miejsce przybywają też klony oraz Yoda i wielu, wielu rycerzy Jedi. Dochodzi do walki pomiędzy Anakinem, Windu i Jodą, a Maulem. Nie udaje się jednak Maula pojmać, zabrak ginie na Geonosis. Ale Palpatine nie rozpacza po stracie ucznia. Maul i tak był takim trochę wolnym elektronem. Sporo mu się udało uzyskać i zbudować, m.in. wzmocnić zaangażowanie syndykatów przestępczych w wojnę. Sidious ma już jednak nowego współpracownika, byłego Jedi, jakim jest Dooku. Hrabia z miejsca przejmuje dowodzenie nad separatystami i tak zaczynają się wojny klonów. Wróćmy jednak do Windu i Anakina. Windu nie bawi się w podchody, jest wściekły na chłopaka za samowolną wycieczkę na Tatooine. Rodzące się uczucie do Padme też mu nie umyka. Odcina chłopaka i grozi, że przerwie jego szkolenie. Razem biorą udział w bitwach wojen klonów, Anakin daje się poznać jako bardzo brutalny dowódca, bardzo podobny do Windu z jedną tylko różnicą. Nie ma w sobie jego opanowania. Mace balansował na granicy ciemnej i jasnej strony, ale Anakin nie zna umiaru. Niejednokrotnie podsuwa się już do użycia technik ciemnej strony i jednocześnie coraz bardziej zaczyna lekceważyć mistrza i zakon. Przypadek sprawia, że ponownie nawiązuje kontakt z Padme. Windu ma już tego dość. Daje chłopakowi do wyboru, czy wybiera dziewczynę, czy zakon i bycie rycerzem Jedi. Anakin podejmuje decyzję, no jakiej trochę Mace się nie spodziewał. Odchodzi z zakonu. Skywalker jest wściekły, bo czuje się niedoceniony i jest zazdrosny, bo uważa, że Windu odsunął go, bo chłopak zaczął zagrażać jego pozycji w zakonie. Jednocześnie wspomnienie umierającej matki i sny o śmierci Padme pchnęły Anakina coraz bardziej w stronę Palpatina, który go zwyczajnie rozumiał. Podczas jednej z bitew wojen klonów z ręki Mace'a ginie Dooku. Wojna może się skończyć, ale Palpatine ujawnił się Anakinowi jako Sidious. Nie trzeba było wiele, aby chłopak zgodził się zostać uczniem Sidiousa, bo jego żal do Jedi jest wszechogarniający. Rozkaz 66 zostaje wydany. Większość Jedi ginie, a Anakin teraz jako Vader, chociaż bez swojej czarnej zbroi, rozpoczyna poszukiwania pozostałych Jedi. Padme, widząc kim się stał, szuka azylu dla siebie, aby mogła w spokoju urodzić dzieci. Oczywiście no, nie może schronić się na Naboo, bo tam agenci Vadera na pewno przybędą. Ukrywa się na Alderanie, ale decyduje się na straszny krok. Ponieważ dwójka jej dzieci jest zbyt silna mocą i na pewno prędzej czy później ich obecność zostałaby wykryta, to Padme odsyła syna na Tatooine. Spora część Sojuszu Rebeliantów pracuje nad tym, aby rozeszła się wieść, że dziecko Padme urodziło się martwe i Vader jest przekonany, że to prawda. Po 4 latach udaje mu się wytropić żonę, a Bailowi Organie udaje się uratować tylko Leję. Leia zapamięta matkę, że była bardzo piękna, choć smutna. Vader z zemsty zabije Padme za to, że go opuściła.
Jak wam się podoba taka wersja wydarzeń? Jak waszym zdaniem losy Anakina i Gwiezdnych Wojen potoczyłyby się dalej? Dajcie znać w komentarzu koniecznie. Uważajcie na siebie, trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Pa, pa.